Dobra, dzięki serdecznie za super intro. Cześć wszystkim. Ja jestem Jacek Dąbrowski z Synerze. W Synerize mam rolę. Chief Artificial Intelligence Officer. Przez co niestety na LinkedInie, jak ludzie mnie wyszukują, to widzę, jakie hasło wpisują. No i szukają tam Intelligence Officer, czyli agent wywiadu, nie? No ale zajmuję się sztuczną inteligencją i machine learningiem od mniej więcej 10-12 lat. Oryginalnie matematyka, informatyka na UW. I trochę psychologii. Zawsze byłem zafascynowany psychologią, więc postudiowałem ją sobie dwa lata, po czym doszedłem do wniosku, że niestety nie jest to prawdziwa dziedzina nauki. I wróciłem do big data, bo dane mówią o ludziach dużo więcej niż no, jakieś tam wymysły pań od psychologii, które piszą podręczniki. Dobra, kto się bawił, Chat GPT? Ręce do góry. Dużo ludzi, dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, no mamy teraz, nie da się ukryć, AI Summer. Ogromne zainteresowanie sztuczną inteligencją zostało rozbudzone. Niewiele się zmieniło tak naprawdę z punktu widzenia technologii, no ale okazuje się, że jak wyjść do ludzi z produktem działającym, fajnym, błyszczącym, no to zaraz wyobraźnia się budzi, prawda? I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim fenomenem. Więc spróbuję wam troszeczkę opowiedzieć tak od kuchni, jak wygląda ten świat AI, modeli generatywnych, chat GPT, podobnych zastosowań z perspektywy startupów. Dobra, no to tak jak widzicie na pięknym wykresie zainteresowanie AI-em było sobie stabilne, trochę rosło przez ostatnich pięć lat i nagle wyskoczyło w kosmos. Oczywiście temu wyskoczeniu w kosmos towarzyszyło parę fajnych, parę fajnych barierów. Modele generatywne do tworzenia obrazków pięknych, stable diffusion i tak dalej. No ale widzicie tutaj też krzywą wyszukiwań, chat GPT wystrzeliło w kosmos. Ludzie zaczęli się bawić, żartować, ale też na poważnie zastanawiać się, jak tego użyć w praktyce. Fenomen bardzo ciekawy, który zaobserwowałem na Twitterze. No mieliśmy taki krypto summer, gdzie, gdzie były kryptowaluty na topie. Było mnóstwo influencerów, ludzie po prostu zajmowali się tym, że codziennie pisali kilka postów o krypto nie? i na tym robili kasę, bo, bo mieli zasięg, budowali sobie zasięgi i ci ludzie przerzucili się teraz na AI, nie mając o tym zielonego pojęcia, co jest niesamowite. I do tej pory nie miało miejsca. Dobra, troszeczkę historii, bo takie pojęcia się pojawiają, Foundation Model, Generative AI, jakieś tam GPT i tak dalej. O co w tym wszystkim chodzi? No więc tak, Foundation Model to jest taki duży model machine learningowy, trenowany na dużym zbiorze danych, trenowany w sposób niekoniecznie odzwierciedlający jego końcowe zastosowanie. Idea jest taka, żeby wytrenować jeden duży model i żeby on potem służył do wielu różnych rzeczy. Ta idea nie jest jakaś bardzo nowa, bo już w 2012 roku były sieci oparte o konwolucję, konwolucyjne sieci neuronowe, trenowane na takim dużym zbiorze ImageNet. No i one były trenowane, co prawda, do klasyfikacji, czyli do rozpoznawania, co jest na obrazku, ale potem ludzie je używali też do różnych innych rzeczy. No natomiast to, to sformułowanie foundation model pojawiło się stosunkowo niedawno, jakoś tak w 2017, kiedy te duże modele tekstowe po raz pierwszy zaistniały. No i co? Główne cechy takiego modelu to jest to, że jak już on jest wytrenowany, bez konieczności posiadania labeli, czyli nie musimy mieć datasetu przez armię tam jakichś ludzi z Amazon Turk olabelowanych, otagowanych tylko mamy surowe dane, trenujemy ten model i on potem pozwala na fine tuning, czyli dostosowanie go bardzo szybkie i bardzo łatwe do przeróżnych zastosowań. Ehm, przykład. Mamy model tekstowy, ale interesuje nas problem nie generowania tekstu, generowania odpowiedzi na jakieś tam pytania, tylko na przykład interesuje nas... Problem wyciągania z tekstu nazw firm i konwersji tego do json do jakiegoś tam formatu. Nie? No to tak, takie rzeczy można zrobić właśnie fine-tuningiem. Posiada emergentne właściwości, czyli jakby ten model uczy się więcej niż by to się wydawało z tego, w jaki sposób on się uczy. Na przykład modele tekstowe uczą się przewidywać kolejne słowo, kolejny token. No to wydawałoby się dość głupie zadanie, no ale okazuje się, że żeby dobrze nauczyć się przewidywać kolejne słowo, czy to kolejny token, one muszą zrozumieć gramatykę, składnie, słownictwo, tryb warunkowy, pytania, potem muszą się nauczyć, co to jest ironia, co to jest arytmetyka i tak dalej. Więc po drodze bardzo dużo nowych właściwości osiągają. No i dają się zastosować do wielu dziedzin. Więc to jest taki one model to, to rule them all. Um, historia tych dużych modeli językowych um, jest krótka. Wcześniej były małe modele językowe. Um, małe dlatego, że nikt nie trenował po prostu na bardzo dużych zbiorach danych. Dało się to zrobić, ale jakoś nikomu nie przyszło do głowy, że jeżeli weźmiemy dostatecznie dużo danych, to może coś ciekawego z tego wyjdzie. Więc w 2017 pojawił się koncept transformera. To jest taka, taki rodzaj sieci neuronowej, trochę sprytniejszej od standardowej sieci neuronowej. W 2018 pojawiły się pierwsze zastosowania tekstowe Google Belt i OpenAI GPT. Potem nastąpił wysyp przeróżnych modeli, zastosowanie tego do generowania kodu. Różne inne firmy zaczęły trenować takie swoje modele. W ubiegłym roku mieliśmy ChatGPT przez OpenAI stworzony, o którym na pewno słyszeliście. Chinchilla, czyli model taki optymalny pod kątem obliczeniowym, stworzony przez Google'a. Niedawno Lama, wypuszczona przez Facebooka, czy przez Metę, przepraszam. I co ciekawe, na przykład model Bloom, który został stworzony nie przez żadną wielką firmę, tylko przez francuskie. francuski rząd, zasponsorował, Stworzenie dużego modelu językowego, francuski tam Instytut Nauki z paroma uniwersytetami, dostali budżet, dostali możliwości obliczeniowe i wytrenowali wielki model, udostępnili go wszystkim za darmo do użycia. Te modele rosną bardzo szybko. Jak w mniej więcej 2015-2017 roku rozmawiałem z ludźmi na te tematy, no to był taki hype, że im więcej, tym lepiej. Nie? Im większy model, tym, tym lepszy. Więcej danych, no okazywało się, że coraz większe modele mają coraz lepsze, coraz fajniejsze możliwości. Nagle się okazywało, że zaczynają rymować, zaczynają żarty układać. Coś, czego wcześniej, co było niewyobrażalne. Nie? Teraz te modele wciąż są bardzo duże. Tak duże, że wytrenowanie tego w domu, czy dla startupu, czy nawet średniej wielkości firmy, to jest nieosiągalne, no bo to są koszty rzędu kilku milionów dolarów. No, natomiast powoli zaczyna brakować danych, no bo te modele już pożerają dosłownie wszystko, co jest w internecie i nie jest śmieciami. A jak wiadomo, w internecie większość rzeczy to śmieci. Nie? No, być może już nie będziemy widzieć, co, co jest dalej na tym wykresie, przynajmniej w niektórych przypadkach, bo na przykład wczoraj GPT-4 OpenAI ogłosiło, nie? nie wiem czy oglądaliście, było 21 naszego czasu ogłoszenie, no i OpenAI postanowiło nie upubliczniać żadnych informacji na temat tego modelu, więc nie wiemy ile ma parametrów, ile ma danych, nic na ten temat nie wiadomo, zaczyna się ostra walka, konkurencja. Między gigantami na tym modele coraz mniej będzie widać. Podobnie historia wygląda w przypadku modeli do przetwarzania obrazu. Chyba najbardziej popularny model to jest Stable Diffusion. On zrobił wielki szał, bo on jest darmowy. Można go sobie odpalić nawet na PC swoim, i on generuje obrazki na podstawie tekstu. Nie? Czyli piszemy, nie wiem, tam Einstein na plaży. I, I on generuje super fajne obrazki. No ale te modele z grubsza podobne rzeczy bardzo robią. Stable Diffusion spowodował taki spike zainteresowania. Twitter został zasypany tymi wszystkimi obrazkami, no bo każdy go mógł wreszcie użyć. Nie był za jakimś płatnym api, do którego trzeba było się zapisać i na to czekać. Dobra, to takie szybkie walkthrough. Co decyduje o tym, w którą w ogóle stronę rozwija się AI? Mamy cztery podstawowe czynniki. Pierwszy czynnik to jest hardware. To jest, nie ukrywam, czynnik najważniejszy. Niewiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale ta cała rewolucja deep learningowa, to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że od 2010 roku był gigantyczny progres pod kątem hardware. GPU, Nvidia zmonopolizowała rynek, Prawda? Mamy jakieś firmy, które próbują tworzyć swoje akceleratory. Google ma swoje TPU, Huawei ma swoje, jakieś tam Ascend i tak dalej. Są startupy, które próbują tworzyć hardware. Na razie Nvidia ma monopol I, i to dzięki nim tak naprawdę te wszystkie modele daje się dzisiaj trenować. Druga ważna rzecz, dane. To jest driver, driver kierunkowy. Czyli od czego było najłatwiej zacząć? Najłatwiej było zacząć od tekstu, no bo jego jest w internecie pełno. Można go sobie po prostu wziąć i już tak. Kolejna rzecz, obrazki. Obrazków też jest mnóstwo. Dlatego dzisiaj, czy w ubiegłym tygodniu, na przykład, ogłosili model Visual GPT który potrafi generować obrazki i modyfikować obrazki na podstawie tekstu. Tak? To stable diffusion, to wszystko. E, kolejna, kolejna warstwa to jest audio. E, tego jest trochę mniej, ale tutaj też fajne open source'owe modele powstają. E, no i następna, następny rynek, który zostanie zaorany, e, video, tak? e, filmy. E, to wymaga więcej mocy obliczeniowej po prostu, e, bo wideo ważą więcej, dlatego jeszcze tutaj nie mamy jakiegoś szału, ale ten szał nadchodzi. I pytanie, co dalej? Tak? No, to wszystko zostanie przetworzone. Trochę się skończy źródło inspiracji dla tych modeli. Albo trzeba je będzie dopracowywać, żeby były lepsze przy tej samej ilości danych, szybsze, mniej kosztowały, łatwiejsze w użyciu i tak dalej, osiągały lepsze wyniki. No, albo trzeba się będzie zabrać za jakieś inne dane. Jakie inne dane mogą być? No, dużo jest danych w stylu nasze konwersacje na Whatsappie, sygnalu i Telegramie. Nie? Tylko tego nie za bardzo można użyć jakieś dane prywatne w posiadaniu firm, dane jakieś takie sensitive, czyli być może dane medyczne i tak dalej. No i potencjalnie takie tematy jak metaverse. Metaverse, choć mi się osobiście nie podoba, bo nie chciałbym być zanurzony w jakimś tam fejkowym świecie, jest genialnym pomysłem, jeśli chodzi o generację danych. Tak? Bo jak ludzie wejdą do metaversu, będą tam, wykonywać różne operacje, akcje, zachowywać się, to będzie pełna obserwowalność ich zachowań. Będą petabajty danych na temat zachowań ludzi w Metaversie. Można będzie gromadzić, je analizować i trenować na tym modele machine Learningowe. Więc pod tym kątem metaverse jest pomysłem mega, super, zajebistym. Kolejna rzecz, funding i, i motywacja dla AI. -a. To jest czynnik, który z jednej strony jest... Driverem z drugiej strony botulnekiem. Duże modele i poważne AI wymagają poważnych pieniędzy. Na dzień dzisiejszy głównie wielkie korporacje takie jak Meta, Google, jakieś Baidu i tak dalej. Oni mają swoje laby i prowadzą poważny research, mają dostęp do hardware'u. No i VC oczywiście też, też wspierają potężne startupy. Tu, gdzie budżetu brakuje, zainteresowania brakuje, na co czekamy, ja nie wiem, kiedy oni się zorientują, no ale sektor publiczny, sektor rządowy, edukacja, no wypadałoby, żeby troszeczkę tym AI-em się zainteresowali, bo w pewnym momencie obudzą się z ręką w nocniku i będzie to polegało na tym, że te korporacje po prostu przejmą totalnie władzę nad światem. No ale zobaczymy, może public się kiedyś obudzi. Pierwsze sygnały pozytywne już są. Tak jak wspominałem, Francja zasponsorowała duży model tekstowy. wielki kudos dla nich za to. No i czwarty czynnik to jest ten hype, który dopiero teraz się zaczyna. Ja 10-12 lat w tym siedzę, no i tam sobie dłubałem te modele, nie, fajnie, fajnie, ja się tym jaram, no ale ludzie tak, aha, robisz ten machine learning, ten AI, okej. Okay. No a teraz... Pojawiło się stable diffusion, Twitter oszalał. Ludzie zaczęli tworzyć obrazki bardzo dziwne, przeróżne, wrzucają je na konkursy dla prawdziwych artystów, zdobywają nagrody, robi się hałas. Chat GPT, wielki win. To jest hype, który spowodował, że cały świat się obudził i dostrzegł potencjał AI. Nie? Więc tego wcześniej brakowało i myślę, że to będzie akceleratorem rozwoju sztucznej inteligencji na najbliższą przyszłość. Dobra, jakie dzisiaj możliwości z grubsza? Bo po mnie będzie występował Max, który wam opowie, jak tego używać. ale tak z grubsza, przykłady, co tu w ogóle można robić z tymi modelami generatywnymi, z tym GPT, z tym ai z Stable Diffusion i tak dalej. Można zrobić aplikację w stylu coś, co weźmie e-mail i go podpimpuje, żeby brzmiał bardziej marketingowo. Można automatycznie generować quizy. Można stworzyć grę, um, taką RPG tekstową zupełnie automatycznie. Można generować ogłoszenia rekrutacyjne automatycznie. Można zrobić tak, że um, ktoś, kto nie do końca zna język albo nie umie się pięknie wyrażać albo ma dysleksję albo w ogóle jest jakiś, jakimś jest matematykiem um, i napisze... E <grywa> No, i, no i napiszę ogłoszenie o pracę dla, nie wiem, działu HR, bo chcę kogoś zatrudnić do działu HR. Nie? No, i powie: Chat GPT, błagam cię, spraw, żeby to ogłoszenie miało ręce i nogi i wyglądało ładnie i fajnie. Nie? No, i magia się dzieje, model językowy wypluwa nam pięknie, wyglądające, profesjonalne ogłoszenie. Nie? Ale mnóstwo innych rzeczy. No, ja na przykład użyłem. Chat GPT do wymyślenia sloganów na nasze bluzy. Wypluło mi tam 200 pomysłów, wybrałem dwa najfajniejsze. Także tego jest mnóstwo. Oczywiście to są takie zastosowania prymitywne, o których mówię i bardzo żartobliwe, natomiast można też to wykorzystywać profesjonalnie. Tak? Wszelkiego rodzaju analiza tekstów, semantic search, przeszukiwanie ogromnych baz danych. Um, analiza dokumentów prawnych, analiza kodu pod kątem um, luk bezpieczeństwa, um, mnóstwo tego jest. Przeparsowanie um, jakiegoś artykułu z Wikipedii i zamienienie go na JSONa. To jest rzecz, która wcześniej była nie, nie do pomyślenia. Nie? Dzisiaj jeden call do API i mamy, mamy to. Um, podobnie jest z modelami do obrazków. To jest trochę trudniej skwantyfikować, no bo wiadomo, że obraz obrazowy i nierówny i odbiorca tutaj ma duży wpływ, czy mu się podoba, czy nie. No ale na podstawie tekstu kilku parametrów jesteśmy w stanie tworzyć całkiem złożone obrazy. Zobaczmy, czy tutaj się uda uruchomić. Nie wiem, czy mogę kliknąć. Tak włączy się. They say all great stories start with a sense of wonder. And what if bringing those stories to life wasn't limited by our resources, but only by our imagination? Welcome to Wonder Studio, where making movies with CGI is as simple as selecting your actor and assigning a character. The system uses AI to track the actor's performance across cuts and automatically animates, lights, and composes the CG character. Directly into the scene. Whether it's one shot or a full sequence, Wonder Studio analyzes and captures everything from body motion, lighting, compositing, camera motion, and it even tracks the actor's facial performance. All the artist needs is a camera. Filmmaking is a medium of creativity and collaboration between artists. There's no AI that can replace that. Wonder Studio was built to empower those artists while still keeping the existing 3D process in mind. Alongside the rendered results, Wonder Studio gives you the ability to export the individual layers you need to deliver your final visual effects shot whether it's lighting camera or animation you can maintain full control and make detailed adjustments in 3d space from the paintbrush to the typewriter to the camera tools have always been an extension of the artist a means to help our voices be heard with wonder studio we hope the world hears your Dobre. no to widzieliście materiał promocyjny pewnej firmy, tak? To nie wiem, czy to już dziś w ten sposób wygląda, natomiast jestem pewien absolutnie, że w ciągu kilku miesięcy takie rzeczy będą w stu procentach możliwe. Yy, dobra, to teraz o startupach. Mamy gigantyczną eksplozję na rynku startupów AI-owych. Począwszy od startupów, które zajmują się tekstem. Ten cały niebieski, wielki prostokąt. To są startupy tekstowe. Podejrzewam, że duża część z nich została zaorana wczoraj przez GPT-4. <noise> 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 Oczywiście nie wszystkie, bo niektóre się fajnie specjalizują. Na przykład AI Dungeon to jest taka gra, która jest oparta wręcz o GPT, wcześniej 3, teraz pewnie 4 i można sobie w nią grać. No natomiast sporo firm takich, które zajmowały się, było ich pewnie kilka tuzinów, może więcej, które zajmowały się ekstrakcją informacji tekstowych z dokumentów graficznych, czyli mamy na przykład skany jakichś tam formularzy podatkowych, infografiki i chcemy z tego zrobić tekst, no to te firmy zostały zaorane. Mamy dużo startupów, które zajmują się wideo. Mamy startupy obrazkowe, generacja kodu, przetwarzanie języka, modelowanie 3D. Na przykład można generować przy użyciu AI postaci do gier albo jakieś artefakty, nie wiem, drzewa, góry, lasy, obiekty, stoły, meble w zupełnie, zupełnie w 3D na podstawie opisu na przykład tekstowego, na podstawie instrukcji udzielanych tekstem. Nie więc takie bajery stają się możliwe. Landscape VC też jest dość potężny. Tutaj są główne VC, które inwestują w tego rodzaju firmy jest ich, jest ich dość sporo. Nie będę ich wymieniał, sobie potem na YouTube przewiniecie i, i zobaczycie dokładnie, jak to wygląda. I co dalej? Pytanie pojawia się, gdzie w takich startupach jest wartość? I to jest najważniejsze pytanie z punktu widzenia foundera, z punktu widzenia inwestora? Gdzie jest IP, co z retencją, no bo jak stworzę startup, który zostanie zaorany przez GPT 4,5 no to nie za dobrze, nie? więc to są ważne pytania. Więc ten taki stack technologiczny um, ai wygląda tak, od dołu idąc, na dole mamy hardware, compute, tutaj liderem, praktycznie monopolistą jest dzisiaj Nvidia, Google, Huawei produkują własne chipy. Jest, kilku, jest kilka startupów, które starają się, tak jak Cerebras na przykład, starają się tworzyć swój hardware. Jeszcze się to wszystko nie przyjęło. TPU Google'a też nie, przez wszystkie organizacje jeszcze jest wykorzystywany. Kwestia adopcji no, to wymaga czasu, wymaga supportu softwareowego, wymaga przyzwyczajenia programistów i tak dalej. Druga warstwa to są platformy cloudowe, które umożliwiają deployment takich modeli, dają maszyny wirtualne, dają compute, um, no jest ich kilka. Um, platformy cloudowej prawdopodobnie nikt z was nie będzie tworzył. Nie? No i tutaj dochodzimy do tych ciekawszych rzeczy. Um, mamy firmy, które tworzą open source'owe modele, foundation modele, na przykład Stability AI, które zrobiło Stable Diffusion, ten super model do generowania obrazków. E, mamy e, firmy takie jak Hugging Face, bardzo znana firma, e, która stworzyła repozytorium modeli open source'owych. Można sobie wybrać model, katalog, jest taki katalog, one są otagowane, wiadomo do czego służą stworzyli API bardzo łatwe w użyciu, żeby takiego modelu open source'owego sobie użyć, automatycznie się wszystko pobiera, są jakieś przykłady kodu, y, więc to jest taki klej, który łączy cały ekosystem i spina. To jest przykład y, fajnej firmy. Y, mamy closed source foundation models, czyli właśnie firmy w stylu GPT y, OpenAI, y, które tworzą modele takie jak GPT. Y, y, oni y, tworzą od A do Z e, całą swoją infrastrukturę w oparciu o akurat Microsoft Azure, e, natomiast wszystko wzwyż jest już e, przez nich tworzone, czyli to nie są modele open source'owe, mają swoje sposoby trenowania, swoje architektury i tak dalej. A on top of this mamy aplikacje, czyli te różne pierdoły takie, jak na przykład stworzenie e, firmy, która usprawni twoje CV. Tak, upiększy twoje CV. To są aplikacje zastosowania gotowych modeli, niezależnie czy przez API, czy open source'owych. No i są jeszcze takie end-to-end -end aplikacje, czyli firma, która zarówno buduje swoje modele, jak i również końcową aplikację dla użytkownika. To są głównie w tym momencie firmy, które się zajmują przetwarzaniem obrazu i wideo. Dobra, to jest rzecz, na którą ja patrzę, jak analizuję startupy AI-owe i firmy AI-owe. Pięć takich kluczowych punktów, które warto mieć na uwadze. Pier, punkt pierwszy: dane. Skąd pochodzą dane? E, czy dane są publicznie dostępne? Bo jeśli tak, to każdy może ich użyć. Czy dane są e, prywatne i mamy w jakiś sposób wyłączność, albo utrudniony jest do nich dostęp? Wtedy mamy przewagę konkurencyjną. E, punkt drugi. Infrastruktura i tooling. Czy używamy gotowych narzędzi? Czy stworzyliśmy coś unikalnego, coś, co nam daje competitive edge? Jeśli używamy publicznych narzędzi, jakichś api, no to każdy może to zrobić. Mamy swój tooling? Super. Punkt trzeci, modele i research. No, wiadomo, jeśli korzystamy z api e, OpenAI, każdy może skorzystać z tego api i uzyskać dokładnie te same rezultaty. Jeśli mamy coś swojego, Wspaniale. E, punkt czwarty, nisza. Jeśli nisza jest generyczna, będziemy mieć mnóstwo konkurencji e, i bardzo ciężko jest nam uzyskać jakiś competitive edge. E, jeśli nisza jest wyspecjalizowana i tam możemy zbudować swoje credibility, know-how i tak dalej, to daje nam to przewagę konkurencyjną. No i ostatni punkt, czy mamy first mover advantage? Jeśli nie, no to konkurujemy z kilkoma firmami, które robią to samo. Jeśli tak, Idealnie. No to na tym przykładzie przejdźmy sobie przez parę firm. OpenAI. Dane. Oczywiście używają publicznych danych, ale też, niewiele ludzi o tym wie, ale e, licencjonują dane, na przykład od Shutterstocka, czy od różnych firm, e, które im dostarczyły teksty, obrazy i tak dalej, mają licencje i ich używają. E, my nie wiemy jak wyglądają ich datasety. Yy, oni mają dedykowany zespół, który służy do czyszczenia tych datasetów i do przygotowywania ich. Infra Tooling. Oparci są o Microsoft, ale mają swój in-houseowy state-of the art tooling do trenowania gigantycznych modeli, którego nie da się bardzo tanio i bardzo łatwo zreplikować, bo to są lata pracy. Modele. No, do niedawna yy, częściowo były open source, yy, ale zaczęli się z tego wycofywać. GPT-2 już nie było do końca open source'owe, bo nie dało się skryptów trenujących uzyskać, były zbyt mocno wembedowane w ich tooling. GPT-4 już jest zupełnie proprietary i nie wiadomo o nim nic. Nisza i know-how. No wiadomo, są firmą generalnego użytku, budują modele, ale za to mają world class know-how, topowych ludzi, topowy talent. No i na dzień dzisiejszy mają first mover advantage, jeśli chodzi o chat GPT. Chociaż to Google wymyśliło transformery i Google wymyśliło ich zastosowanie do tekstów jako pierwsze. No ale ten first mover advantage może bardzo szybko stopnić. Google ogłosiło wczoraj, że w Google Docsach będzie dostępny ich model taki analogiczny do GPT-4. Meta też w tej, w tej dziedzinie chce walczyć, Baidu chce walczyć, więc... To bardzo dynamiczna sytuacja. Hugging Face. Aha, no jeszcze tutaj w prawym górnym rogu. Wycena taka orientacyjna OpenAI to jest na dzień dzisiejszy 20 miliardów dolarów. Firma Hugging Face, wycena 2 miliardy dolarów. Czym się różnią? No, tak jak już wspomniałem o nich, oni są takim katalogiem. Który zebrał przeróżne modele open source, opakowały spójne API, napisał kilka fajnych bibliotek dla programistów, więc mają swoją infrastrukturę, swoje integracje, mają First mover Advantage. Zebrali ogromne community programistów, machine learningowców, no ale dane mają publiczne, modele mają publiczne, nisza jest bardzo generyczna. No i firma Copy AI, którą wybrałem tak przypadkowo, zupełnie. No oni. Oni pomagają copywriterom. Czyli co? Dane mają publiczne, pewnie trochę może używają danych generowanych przez swoich użytkowników. Modele research pewnie używają publicznych, infra myślę, że mają publiczną. Nisza jest bardzo szeroka. First Mover Advantage nie istnieje, bo mają kilkunastu czy kilkudziesięciu konkurentów. Mają obecnie 10 milionów dolarów ARR. Pozostałe firmy z tej branży mają mniej, więc robienie czegoś takiego może być swoim pomysłem. Więc jak myślicie o robieniu startupu AI-owego, taki tani, bieda startup, no to, no to tak, identyfikujecie jakiś problem, do tej pory nierozwiązany, mam nadzieję, nierozwiązany, bierzecie jednego machine learning'owca, jednego full stack którzy jako tako rozumieją te wszystkie API, te modele open source'owe, umieją to uruchomić, pakujecie to ładnie, no i odpalacie, nie? I trzeba to rozreklamować i jest. <grym> no i to da się zrobić bardzo szybko, no tylko przeanalizujmy to. Dane, dane macie publiczne albo wcale, Ym, modele macie przez API albo open source'owe, infra macie publiczną albo przez API. Nisza, no mam nadzieję, że niszę dobierzecie jakąś sensowną i wypadnie to ok. First Mover Advantage też zależy od tego, co robicie, nie? więc e, trzeba się tutaj zastanowić, e, czy, czy takie rzeczy odpalać. No Na pewno są ludzie, którzy zrobią 100 takich e, aplikacji małych i nie wiem, trzy może im wyjdą fajnie i zatrybią. Dobra, e, chwilkę o tym, jak ja do tego podchodzę i co my robimy w Synergies. My robimy taki od, od paru lat projekt Monad. Monad to jest Foundation Model do danych behawioralnych, czyli zachowania, które są zbierane przez banki, przez e-commerce, przez telekomy i tak dalej, zachowania klientów. I w przeciwieństwie do modeli takich jak GPT, to jest prywatny Foundation Model, czyli każda firma może wytrenować sobie swój własny. Na swoich danych. Do czego to służy? Służy to do tego, że jak mamy wiele źródeł danych, wiele różnych interakcji, na przykład jestem klientem banku, robię przelewy, płacę kartą, czasem zadzwonię na call center, połażę po stronie, użyję aplikacji mobilnej, to tych danych jest dość dużo. Źródeł danych jest mnóstwo, one ewoluują. No i klasycznie banda data scientistów musiałaby siedzieć i tworzyć feature'y. Feature'y, które wejdą do jakiegoś modelu, żeby przewidzieć coś na mój temat. Natomiast my tworzymy taki foundation model, który to wszystko zbiera i jest trenowany w sposób podobny do modeli językowych, czyli na podstawie przeszłych zachowań użytkownika stara się przewidywać przyszłe zachowania użytkownika. Nie? No, i coś takiego mm, oferujemy klientom z różnych branż. E, no i przeanalizujmy to sobie. Oczywiście, jako że ja to robię, to wszystko jest na zielono. Dane. Dane mamy prywatne, no bo dane dostajemy od klientów um, i, i pracujemy na danych klienckich. Nie na jakichś publicznych zbiorach danych. Infra i tooling. E, infra nas nie interesuje, pracujemy na wszystkich cloudach, natomiast. Nasz tooling i software są stworzone in-house'owo. Modele i research są nasze, stworzone przez ostatnich 6 lat. Niektóre z nich open source'owaliśmy, ale to tak na zasadzie bardziej sneak peek. Takie fajne bajery. Mamy takie biblioteczki Kleora MD do przetwarzania hipergrafów i tak dalej. Parę fajnych firm ich, ich używa. No i nisza i know-how. Wiemy jak to robić w branżach, w których pracujemy. Doskonale. I mamy First Mover Advantage, tak? Nie ma dosłownie ani jednego foundation modelu dodanych behawioralnych, eventowych dzisiaj na rynku nigdzie. Nie? Więc tak to wygląda. E, kilka fun faktów um, na koniec. E, ja tą prezentację robiłem w niedzielę, więc tutaj taka hipoteza, czy GPT 4 wyjdzie w tym tygodniu. No wyszło. E, multimodalne e, jest. Co prawda na razie tylko połyka obrazki i potrafi je przerabiać na tekst, nie jest w stanie wypluwać obrazków, no ale jest też Visual GPT, który jest innym modelem przez Microsoft wypuszczonym, który potrafi wypluwać obrazki i je modyfikować. Ale z ciekawych rzeczy, jako że GPT-4 jest zamknięte, nie da się tego tam kodu zobaczyć, nawet nie wiadomo, co to za model i czy to w ogóle jest sieć neuronowa, czy tam jest banda małp, ym, mamy bardzo fajne dewelopmenty open source'owe. Facebook, znaczy Meta opublikowała swój model Lama za darmo i to jest duży model językowy, który w benchmarkach jest równie dobry co GPT 3,5. No i okazało się, że bardzo szybko ludzie tak ten model skompresowali, że da się go na Macu starej generacji odpalić na laptopie. I on generuje tekst równie szybko co GPT 3,5. E, następnie e, okazało się, że e, ludzie z Hacking Face'a zrobili biblioteczkę do fine tuningu e, takich modeli językowych, e, no jakby na modłem chat GPT. Bo mając taki model językowy, jak Lama, e, to jest odpowiednik GPT 3,5 powiedzmy, czyli on potrafi kontynuować tekst. Trzeba mu dać jakiś tam duży prompt, żeby on się zachowywał tak, jak chcemy. A Chat GPT to jest model, który jest. Dotrenowany, żeby odpowiadać na nasze pytania i słuchać naszych poleceń. Tak? Jak do GPT-3 wsadzę tekst, na przykład e, napisz mi e, e, przepis na Rosół, e, to on potem doda 10 ogłoszeń, bo tak w internecie zwykle to e, wygląda. E, jak zapytamy chat GPT, napisz mi przepis na Rosół, to on wykona moje polecenie. Nie? Więc e, opublikowali taką biblioteczkę i każdy to może sobie zrobić na e, karcie graficznej całkiem niedużej. 24 gigabu, więc powoli stają się takie rzeczy możliwe też w domu. Dobra, taki key takeaway z dzisiaj, jaki chciałbym, żebyście wynieśli, jest taki, że jesteśmy w takim momencie. AI, jak Windows 95 plus Internet Explorer, były dla rozwoju branży IT no, w latach 90., jak zaczynałem zabawy z komputerem. Eksplozja pomysłów. Eksplozja możliwości, wielka dynamika, wszystko się zmienia bardzo szybko. Były takie programy jak Winamp, Winrar i tak dalej. Po latach okazało się, że co innego wygrało, ale to jest wielka okazja i wielkie możliwości. Natomiast trzeba uważać na to, żeby nie zostać wykoszonym przez kolejną iterację lepszego modelu, bo o to jest bardzo łatwo. No dobra. To teraz ludzi w branży startupowej, venture capital możemy podzielić sobie na cztery grupki. Pierwszy podział jest pod kątem awareness. Czy wiedzą o progresie w AI? Drugi, jakby no wiedzą, nie wiedzą, tak? No i drugi podział, czy inwestują w AI lub pracują w AI? Inwestują, pracują, nie inwestują, nie pracują. No i mamy pierwszą grupkę. Inwestują, pracują, ale nie wiedzą o progresie. Nie wiem, co o nich powiedzieć. <grym> Więc bez komentarza, dobra? Nie inwestują, nie pracują i nie wiedzą. No to pewnie nie mają telefonu, laptopa i tak dalej. No natomiast ludzie, którzy wiedzą o progresie w AI, ale nie inwestują i nie pracują w tym, nie używają tego, no to. Nazwałbym, może nie, nie będę ich nazywał, ale zalecałbym przemyślenie swoich dokonań, wyborów życiowych, filozofii, może jakaś medytacja pomoże. I uwaga, jako że tu siedzicie, no to już jesteście świadomi, więc macie tylko te dwie rzeczy do wyboru. Na tym kończę. Dzięki wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję. czy nie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dawaj na środek jeszcze mam coś dla ciebie. Ja z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować. Tak, jeszcze do pytania oczywiście, tak. Tomku, dziękuję Ci bardzo. Ale zanim zaczniemy pytania, to chciałem podziękować raz jeszcze naszym sponsorom. Nie stać by nas było wręczyć do, do tej bluzy, gdyby nie oni. Dziękuję bardzo. Także bardzo mam nadzieję, że będzie się dobrze nosiłeś czas. do go za świetną prezentację. Super. Tomek ma dla was piłkę Google, czyli kwadrat. Ktoś ma jakieś pytania? Tam jest jedno, na końcu, w sensie pod koniec? Nie... Miało. Dobra. To się nazywa promocja, chyba, nie? You got promoted. Cześć, Marcin. Prowadzę Upoluję Musisz mówić do tego. To jest mikrofon. Halo, okej. Okay. Prowadzę Upoluję czyli największą porównawarkę cenową z e I teraz mam pytanie, bo 150 tysięcy e-booków, opisy, cytaty, recenzje, komentarze. Co byś z tego zrobił, jeżeli chodzi o AI? Jakbyś to wykorzystał, żeby mieć z tego jakąś siłę? Nie wiem, rozpromować bardziej serwis, rozpędzić go, wygenerować nowy content? Co z tym zrobić? Miliony pomysłów, miliony. Słucham, dziesięć pierwszych, jakie tutaj przychodzą do głowy, Ty nie korzystamy wy, z czasów. Po pierwsze, możesz tak, masz w głowie grupę docelową, nie wiem, czytelniczki harlekinów, masz grupę docelową, grupę docelową miłośnicy technologii, masz grupę dzieciaki, masz jakieś tam inne grupy docelowe. Nie dla każdej z tych grup docelowych. Dla każdej książki możesz wygenerować streszczenie, które tej grupie się spodoba. Tak? Albo możesz za wygenerować zajawkę tej książki, która do tej grupy uderzy. To jest pierwszy pomysł. Yy, drugi pomysł. Jeszcze. <grych> no Nie będę wszystkich wymieniał, nie? Jeszcze ale, dwa. Yy, no ale co możesz zrobić? Możesz. Yy... Możesz ym, y, poprosić model, y, żeby wyplął y, najbardziej spicy fragmenty książki, takie pełne akcji, pełne suspensu. Y, możesz y, udostępnić kawałek tej książki, który jest taki najbardziej emocjonujący i najbardziej wciągający. Y, co jeszcze możesz zrobić? Y, możesz na przykład y, wrzucić te, te teksty do modelu językowego, który je skataloguje i y, 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 otaguje w pewien sposób. I dostaniesz dla każdej książki być może tysiące, setki tagów tematycznych zupełnie automatycznie, i czytelnicy będą mogli po tych tagach szukać sobie, co im się podoba, albo zaznaczać, jakie tematy, jakie topiki w nich rezygnują, czym są zainteresowani. Ja na przykład bardzo lubię science fiction, ale takie osadzone w realiach biotechnologii. I bardzo ciężko jest znaleźć takie książki. Gdyby był taki katalog, byłoby idealnie. Bardzo Dzięki. dziękujemy. Jeszcze jakieś pytanie? Dobra, czekaj, ty tutaj pierwszy jesteś, no, proszę ja, bardzo. Ja będę miał pytanie. Pojawiło się na czacie na Facebooku. Od Krzysztofa Borka. Gdzie na tym polu jest Polska, polskie firmy? Jak wypada Europa na tym tle? Europa wypada tak, że w OpenAI mamy co najmniej pięciu Polaków. Wojtek Zaręba, mój przyjaciel, ze studiów jest jednym z cofounderów. Natomiast jeśli chodzi o taką rzetelną ocenę tego, jak nasz region, Europa Środkowa, powiedzmy, ma się pod kątem AI, jest, jest biednie. Tak? Tworzymy, tworzymy modele AI-owe w na poważnie. Ciężko jest znaleźć partnerów do rozmowy na te tematy. Jest Google DeepMind w Londynie, które jest oczywiście własnością Google'a. Nie wiem, czy to można zaliczyć jako Europę. No ale jest dużo spółek, które aspirują, próbują. Warto próbować, nie? Mamy na pewno ogromny talent, tak, bo wychowankowie, nie wiem, Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Politechniki. Oni wszyscy trafiają potem do Google Braina, do właśnie OpenAI, do DeepMinda, do Mety. Robią mega wspaniały research, to czego nam brakuje to jest ten element biznesowy, element zrozumienia wizji, element um, wsparcia troszeczkę rządowego, żeby ten AI u nas naprawdę wzniósł się na wyżyny. Okay, dzięki i mamy jeszcze ostatnie pytanie. A, dobra. Cześć. Dzięki za wspaniałą prezentację. Bardzo ciekawo się słuchało. Ja mam pytanie takie bardziej techniczne dotyczące takich trendów architektury dotyczącej AI. Czy pojawiają się takie hmm, hybrydowe rozwiązania, że integruje się na przykład, zaczyna się myśleć o integrowaniu na przykład kilku AI, które streamingowo, jakoś potokowo prze, ze sobą gadają, przetwarzają zapytanie? A później na przykład dodaje się kolejne warstwy na przykład skustomizowane po, e, przez dany e, model jakiejś hiperparametryzacji, nie wiem jak to dokładnie określić, e, firmy i wtedy dopiero... E, jest Jasne. prezentowany. Czy Jasne. to się dzieje? Czy tak. to dopiero ty o tym Czy to jest bardzo rozwinięte? To nie jest jeszcze bardzo rozwinięte, bo na razie jest to dość drogie. Tak? Żeby na przykład wykonać taki, tak jak człowiek rozumuje, jak ja rozwiązuję jakiś problem, chcę na przykład odpowiedzieć Tobie na pytanie, to ja w mózgu generuję sobie jakieś kandydatów do odpowiedzi i ewaluuję każdego kandydata, czy to, czy to będzie dobra odpowiedź, czy Ty zrozumiesz, czy ludzie zrozumieją nie, wykreślam złe i tak dalej. I to jest dużo zapytań do API. Dziś byłoby to bardzo drogie. Natomiast um, są approcze bardzo fajne, które na przykład pozwalają odpowiadać na pytania dużo lepiej i dużo trafniej modelom w kilku krokach. Czyli to się nazywa prompt chaining, czy chain of thought prompting takie łańcuchowe scalanie wielu zapytań. Można tutaj łączyć wiele modeli, natomiast dzisiaj to jest bardziej dziedzina researchu są publikacje naukowe na ten temat i osiągają super fajne wyniki, niż coś, co jest na produkcji jakoś bardzo często stosowane. No Dlaczego? No bo miesiące dopiero minęły, odkąd te modele się ukazały, nie? więc to nadchodzi. Dzięki. Super, bardzo serdecznie dziękujemy. Słuchajcie, musimy kończyć, czy ostatnie pytanie jeszcze? Dobra, ostatnie jest tam i kolejna runda. Cześć, Michał z tej strony. A takie pytanie, jak to wygląda w kontekście uregulowania prawnego, praw autorskich, bo tak jak tutaj podajesz przykład, na przykład, żeby zasilić model treści, książkami po to, żeby można było generować streszczenia czy najciekawsze momenty, fragmenty, jak to się ma do na przykład zakazu rozpowszechniania i publikowania fragmentów czy nawet całych opracowań? Materiału, którego się nie zakupiło. Mhm. W sensie, no okej, okay, jesteś właścicielem, jako yy, tam, nie wiem, właściciel sklepu, ale jakby nie patrzeć, no to zasilasz ten model czymś, czego de facto nie nabył. Jasne. Tak? Ja, jak to wygląda? To znaczy tak. Ja nie jestem ekspertem od sytuacji prawnej, więc to, co, to, co mówię, może nie być 100% accurate, zwłaszcza w Polsce. Generalnie uważa się, że prace, które kreatywnie przetwarzają jakieś dzieło, za derivative works czyli utwory, które są już jakby zmodyfikowane kreatywnie i to nie jest plagiat, to nie jest copyright infringement. Natomiast wrzucenie materiałów w stylu no nie wiem, masz, masz powiedzmy buty w sklepie e-commerce, tak? I to są buty różnych marek. Wrzucasz je do systemu po to, żeby móc personalizować klientom to, co widzą na stronie swojej, tak? No to otrzymujesz wektory tych, tych obrazków butów, otrzymujesz jakieś labele, otrzymujesz być może jakieś atrybuty. Jak na razie wydaje mi się, że nie było absolutnie żadnych caseów prawnych które by testowały ten, ten sposób przetwarzania. W przypadku książek być może warto w umowie zawrzeć sobie z publisherami takie zapisy, że takie rzeczy będą się działy w celu poprawy sprzedawalności i user experience.